Nie da się ukryć, że w ostatnich latach zmienia nam się model rodziny. Dzisiaj maluchami najczęściej opiekują się dziadkowie, a rodzice, którzy nie mają komu pozostawić pod opieką swoich pociech, wysyłają je do przedszkoli czy żłobków. Tutaj pojawia się jednak problem, bo w tego typu placówkach zaczyna od kilku lat brakować miejsc. Takiego problemu na szczęście nie mają mieszkańcy gminy Pilchowice. Tutaj bowiem funkcjonuje już jeden klub dziecięcy, a kolejny jest w budowie. Jest miejsce do urządzenia sobie drzemki. Nie brakuje miejsca do zabawy. Przede wszystkim jednak w klubie dziecięcym w Wilczy nie brakuje tych, dla których tego typu miejsca są tworzone, czyli dzieci. Dla najmłodszych korzyści płynących ze spotkań z rówieśnikami jest naprawdę sporo. Większość dzieci przychodzi po to, żeby zaadaptować się do środowiska, nauczyć się dzielenia zabawkami, wspólnej zabawy, spożywania posiłków. Maluchy uczęszczające do klubu dziecięcego nie mogą narzekać na nudę. Jak widać, miejsca do zabawy, jak i samych zabawek nie brakuje. Maluchy przede wszystkim jednak mogą liczyć na kreatywne zabawy ze swoimi opiekunami. Ćwiczymy też motorykę małej rączki, różne takie podstawowe prace plastyczne, techniczne. Jednak myślę, że pierwszeństwo biorą te zabawy ruchowe przy muzyce. Korzyści płynących z funkcjonowania klubów dziecięcych jest wiele i to nie tylko dla samych dzieci, ale też ich rodziców i dziadków. Tutaj mają możliwość zrobienia spokojnie zakupów, posprzątania domu. Często zapisują, nawet babcia i dziadek zapisują swoje wnuki tutaj na 2-3 godziny, 2 razy w tygodniu. W związku z dużym zainteresowaniem klubem dziecięcym w Wilczy władze gminy postanowiły stworzyć jeszcze jedną tego typu placówkę, tym razem w Żernicy. Tutaj powstający klub dziecięcy jest finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach rządowego programu Maluch. Zgodnie z tym programem przez najbliższe 2 lata z klubu będą mogły korzystać tylko dzieci najmłodsze, od 1 do 3 roku życia. Po tym czasie paleta uczestników zostanie rozszerzona. Docelowo myślę, że to będzie takie miejsce w Żernicy i w naszej gminie dla dzieci. Będą tu mogły w przyszłości powstawać również oddziały żłobkowe i przedszkolne. Wiadomo, że obie inwestycje dotyczą najmłodszych dzieci. W gminie nie zapomina się też o nieco starszych mieszkańcach. Z myślą o nich remontowany jest żernicki zespół szkolno-przedszkolny. Jest to duży projekt, którego koszt wynosi ponad 2 miliony złotych. W jego ramach zostały już wymienione sieci instalacyjne i zostało zaadoptowane poddasze. Toczą się jeszcze prace związane z elewacją. W planach jest również montaż solarów. Przede wszystkim jednak remontowany jest dach, który nieraz spędzał sen z powiek uczniom i pracownikom szkoły. Ten dach ciągle nam tam przeciekał, mieliśmy problemy, także to była jakby taka najważniejsza część tego zadania. Mimo trwających prac uczniowie już od września bez większych utrudnień będą mogli korzystać ze szkoły. Rodzicom i ich maluchom chcącym korzystać z żernickiego klubu dziecięcego przyjdzie poczekać do przyszłego roku.